Siemaneczko widzowie, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku z Polish F1 Series. Jest to już runda siódma, przed nami jest Grand Prix Włoch, Tor Monza, świątynia prędkości. Tutaj na tym torze są rozwijane naprawdę ogromne prędkości, top speed 300, około 50 km na godzinę. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie. Monza to nie jest łatwy tor, jak się wydaje. No wydaje się, że to jest łatwy tor, ale no tutaj trzeba w idealnym miejscu zahamować, idealnie przejechać te szykany. Pierwsza i ta druga szykana, no jeszcze Ascari jest mega techniczną sekcją. Właśnie dlatego tutaj ten setup, to jak przyjeżdżamy przez te tarki, jest mega kluczowe. Od wyjścia nowego patcha już nie można ścinać tych szykan tak jak mogliśmy, czyli brać pod koła te wielkie garby w pierwszej szykanie i w drugiej. Teraz musimy omijać te garby, czyli po prostu naokoło jechać, tak jak w prawdziwej F1. Przed nami runda siódma, tracimy sporo w klasyfikacji generalnej, no ale będziemy cisnąć, żeby odrobić tę stratę. No i rozpoczynamy kwalifikacje standardowo Q1, Q2, Q3. Tutaj w Q1 ważne jest to, żeby zakwalifikować się do Q2 oczywiście, czyli żeby być w tym top 15. Rozpoczynamy nasze okrążenie pomiarowe, włączamy system DRS, no i rozpędzamy się do prawie 340 km na godzinę, więc troszeczkę przesadziłem z tym 350. Jak widzieliście, tutaj troszeczkę zjechałem do prawej strony, przestraszyłem się, bo tam kierowca wyjeżdżał z boksu, dlatego tak troszeczkę niepewnie przejechałem tą pierwszą szykanę. No i teraz rozpędzamy się dalej do końca pierwszego sektora. Jak widzicie, cały czas po prawej stronie, żeby minimalizować dystans, który mamy do pokonania. Hamowanie tuż za cieniem, tuż za tym, jak rozpoczyna się most. No i tutaj, jak widzieliście, troszeczkę na wyjściu złapałem żwiru. Niestety troszeczkę mnie to spowolniło i teraz jesteśmy w Lesmo. Dwa prawe zakręty. Dosyć proste, najłatwiejsze chyba na torze. No i wyjeżdżamy teraz na kolejną długą prostą. I oczywiście tutaj możemy używać systemu DRS. No i przed nami słynna szykana Ascari. Ważne jest wejście, bo jeśli wejście dobrze pojedziesz, to już tak naprawdę wyjście będziesz miał dobre. Więc tutaj tak troszeczkę, no nie za bardzo dobrze tutaj przyjechałem. No i przed nami jest parabolika, bardzo szybki zakręt w prawo. Nie wiem, czy ona się już jeszcze nazywa parabolika, bo coś słyszałem, że chyba zmienili nazwę tego ostatniego zakrętu, albo po prostu coś mi się tylko wydawało. Kurde, dopiero. Kończymy nasze pierwsze okrążenie, minuta 19.704 straty do Tomka Poradzisza, widzowie, więc naprawdę sporo. To okrążenie było dobre. I jeszcze raz, jak widzicie, wyjechałem pod koniec sesji na tych samych oczywiście oponach, żeby nie zużywać dodatkowego kompletu opon. Teraz troszeczkę za szeroko wjechałem w pierwszy zakręt, nie najechałem na tarkę prawymi kołami, przez to moje wyjście było słabe. Jak widzicie, no 1/10 na plusie względem swojego poprzedniego czasu, więc no nie wygląda to dobrze. Wygląda na to, że no nie mam tempa tutaj we Włoszech, bo jestem dopiero na 9 miejscu, mój teammate jest 7, tracę 0,4 do Poradzisza. Chociaż tutaj w Lesmo coś odzyskałem, ale to nie są 0,4, to jest max 1/10. Teraz wyjście z drugiego Lesmo, to wyjście nie było też idealne, jak widzicie, straciłem na wyjściu mimo wszystko. No i lecimy do Ascari. Zobaczmy, jak teraz Ascari przejedziemy. Tutaj lepiej na wejściu. I teraz wyjście niepotrzebnie na tą tarkę najechałem, przez co kompletnie to zdestabilizowało bolid. Da się przejechać przez tą tarkę, ale trzeba umiejętnie przez nią przejechać. Tutaj niestety troszeczkę źle na nią najechałem. No i teraz miałem jeszcze paliwo na jeszcze jedno okrążenie, więc na tym drugim okrążeniu też najechałem na tą tarkę w Ascari, ale tym razem bardziej płynnie, mniej tego ruchu zrobiłem, więc nie było destabilizacji i na szczęście na wyjściu zyskałem. No i przed nami jest parabolika i kluczowe jest wyjście oczywiście z paraboliki, bo tutaj zaraz kończymy okrążenie i od razu do prawej strony, żeby minimalizować dystans, który mamy do pokonania. Ale jak widzicie po tym, jak tutaj reaguje, no i jestem niezadowolony z tego okrążenia. Minuta 19.700, dopiero 10 miejsce, widzowie. Także no byłem trochę zdezorientowany, gdzie jest moje tempo, tracę
ponad pół sekundy, prawie 0,6 do Tomka Poradzisza. A Tomek Poradzisz prawdopodobnie też na użytych oponach zrobił te 1,19-100. No 1,19-100 w Q1 na użytych oponach to jest wybitny czas. W e-sporcie Jarno Opnicz zrobił 1,18900 w Q3, więc Tomek Poradzisz ma wybitną formę. Przechodzimy do Q2, widzowie, i standardowo w Q2 będę próbował zakwalifikować się na medach. Chociaż na tym torze strata medów do softu to jest 0,8 i to jest krótki tor. Nie ma gdzie tu tak naprawdę zyskać czasu, więc ta strata 0,8 na tak krótkim torze to jest dosyć sporo i no ciężko będzie się zakwalifikować na tych medach, jeśli no trochę osób wyjedzie na softach w końcówce. Tutaj przejechaliśmy szykanę, teraz Lesmo jest przed nami. Kluczowe jest tutaj, żeby oczywiście blisko wierzchołków przejeżdżać. Teraz drugie Lesmo i tutaj ominąłem wierzchołek. To jest mega strata, 1/10 przynajmniej, jeśli tak szeroko pojedziesz, więc to okrążenie jest do śmietnika. To jest moje drugie okrążenie pomiarowe na medach, no bo tutaj na tym torze, jeśli wyjedziesz z obciążeniem 5 kilo paliwa, no to jesteś w stanie zrobić nawet dwa okrążenia pomiarowe. I to okrążenie jest, no jak widzicie, słabe, chociaż teraz delta tutaj się zmieniła, no bo tamte okrążenie odpuściłem, ale stwierdziłem, że dokończę to okrążenie mimo wszystko, żeby mieć deltę na ostatni przejazd. Zobaczmy, jaki to będzie czas, minuta 20.500. Mówiłem, że softy są wolniejsze o 0,8, no i rzeczywiście w sumie względem tego, co zrobiłem w Q1, no to 0,8, pojechałem wolniej na tych medach. Przepraszam, oczywiście medy są wolniejsze od softów. No i zobaczymy, co będzie w końcówce, ale ja tutaj wyjechałem w końcówce na softach, tak jak większość kierowców wyjechała w końcówce na softach, ze względu na to, że no ta strata medów do softów była zbyt duża, a różnica między kierowcami, jak widzieliście, różnice są w ogóle małe, więc na tym torze no wszyscy są mega ściśnięci i dlatego większość w końcówce wyjechała na softach. No i rozpoczynamy nasze okrążenie pomiarowe na softach. Na tych oponach będziemy startować do wyścigu, jeśli zaliczymy czas okrążenia. Na razie jesteśmy na 14 miejscu, więc kluczowe jest to, żeby teraz złożyć kółko, żeby przejechać go bez żadnego wyjazdu, żeby je zaliczyć. Jak widzicie, po wyjeździe z pierwszej szykany jesteśmy ponad 0,2 na minusie, więc bardzo dobrze nam tutaj się przejechało w tym pierwszym sektorze i kończymy pierwszy sektor z bardzo dobrym czasem, 26.234. Jest to jeden z moich lepszych międzyczasów i zobaczcie na wyjściu z drugiej szykany, ile my zyskaliśmy i teraz wchodzimy w Lesmo. Z zakrętu na zakręt będziemy zyskiwać chyba po 0,1 względem tych medów, bo tamte okrążenie na medach było dosyć słabe, a te okrążenie na softach wydaje się w miarę dobre. Czyste przede wszystkim, bez żadnych błędów, bez ominiania wierzchołku, więc teraz jedziemy do Ascari, wchodzimy w Ascari, też tutaj ładnie się wjechało w Ascari, dosyć płynnie, bez utraty kontroli nad tyłem na wyjściu, mimo tego, że najechaliśmy na tarkę, jeszcze tutaj korzystamy ze slipstreama lekko, Bartek Zamaro tutaj nas przepuścił, wchodzimy w parapolikę jak najszybciej na gaz, żeby po prostu jak najszybciej się rozpędzić i od razu do prawej strony minimalizujemy dystans, który mamy do pokonania i zrobiliśmy minutę 19.372, o prawie 4 dychy lepiej niż w Q1, więc gdzieś tam te tempo znalazłem, no ale to jest też wynik tego, widzowie, że po prostu złożyłem okrążenie tutaj pod koniec sesji. Więc kończymy kwalifikacje, drugie kwalifikacje na trzecim miejscu i będziemy teraz lecieć Q3. No i ostatni segment kwalifikacji przed nami. Te kwalifikacje będą dyktować pola startowe tej pierwszej dziesiątki, która się dostała do Q3. Mocne hamowanie do T1 tuż przed tabliczką oznaczającą 100 metrów do zakrętu. No i udało się dosyć płynnie przejechać przez pierwszą szykanę. Najechałem na wszystkie wierzchołki, więc to był dobry przejazd. No i od razu tutaj cały czas prawej strony się trzymamy. No i teraz hamujemy do szykany, drugiej szykany, rozpoczęcie drugiego sektora, 26.263, więc troszeczkę wolniej niż w Q2. No i przejazd przez tą drugą szykanę był dosyć wolny. No nie czułem, że przejechałem szybko, ponieważ na wyjściu troszeczkę straciłem. Te wejście było zbyt szerokie. Teraz przejeżdżamy przez Lesmo. Lesmo wydawało się ok, najechałem na wierzchołki,
ale też myślę, że tam wyjścia mogłyby być troszeczkę lepsze. No i przed nami jest Ascari. Bardzo kluczowa sekcja, bardzo techniczna. No i tutaj teraz na wyjściu stwierdziłem, że ominę wierzchołek, ten ostatni wierzchołek, że nie najadę na tarkę, żeby mieć pewność, że nie zdestabilizuję bolidu na wyjściu. No i teraz wchodzimy w parabolikę i tutaj troszeczkę myślę, że za szeroko się w nią złożyłem. Ominąłem zbyt mocno wierzchołek, no i teraz kończymy okrążenie pomiarowe, minuta 19.408, więc troszeczkę wolniej niż w Q2. No, wypadałoby troszeczkę szybciej pojechać. No i teraz przenosimy się do ostatniego okrążenia w Q3. Jak widzicie, na wyjściu z drugiej szykany, no rzeczywiście dało się szybciej pojechać, bo zyskałem dużo czasu. No ale niestety tutaj na wyjściu troszeczkę straciłem. Przepraszam, to nie jest okrążenie już pod koniec Q3, to jest następne po prostu okrążenie, bo miałem paliwo na jeszcze jedno okrążenie, więc jeszcze robiłem kolejne okrążenie i no, troszeczkę zyskuję, jestem na minusie, jak widzicie, ale teraz w Ascari kompletnie źle wjechałem w Ascari. Wjechałem na szóstym biegu, inaczej niż zwykle. Zwykle wjeżdżałem w Ascari na piątym biegu, teraz na szóstym i po prostu złapałem podsterowność i wyniosło mnie i no, najechałem na tarkę, utraciłem kontrolę nad tyłem. A tu macie wyniki na razie, jakie tutaj się prezentują w Q3. Tomek Poradzisz jeszcze nie złożył okrążenia, a my rozpoczynamy nasze ostatnie okrążenie pomiarowe w sesji Q3. Mocne hamowanie do T1 i zobaczmy, jak teraz przejedziemy. No w miarę, chociaż teraz te wyjście nie będzie idealne, bo za późno się wyprostowaliśmy, ten drugi wierzchołek troszeczkę źle zaczęliśmy. No jak widzicie, 9000 straty, więc to jest niewiele, więc to jest w sumie jeszcze ok do przebolenia. Teraz jest najważniejsza sekcja na tym torze, ta druga szykana, drugi sektor ogólnie. No jak widzicie, na wyjściu zyskaliśmy, no bo ta druga szykana na tym pierwszym okrążeniu pomiarowym była źle przejechana. No i teraz Lesmo, pierwsze było dobrze przejechane, Lesmo drugie troszeczkę gorzej, jak widzicie troszeczkę straciliśmy tego czasu, 20 około tysięcznych na wyjściu. No i przed nami Ascari, kluczowe Ascari, które sprawiało mi dużo problemów. Wchodzimy w Ascari dosyć wcześnie, no i niestety za mocno ściąłem drugi wierzchołek Ascari, przez co oczywiście gra dała mi unieważnienie za przekroczenie białych linii. No ale ja kontynuuję jazdę, żeby zobaczyć, jaki teoretycznie czas bym tutaj zrobił. Teraz wychodzimy na prostą startową, 60 tysięcznych na minusie, więc w sumie niewiele. Więcej chyba nie zrobił niż P6. Minuta 19.317, więc nie poprawiłbym nawet czasu, nie poprawiłbym pozycji tym czasem, gdyby po prostu gra mi uznała. Więc kończymy kwalifikacje dopiero na siódmej lokacie. Mój teammate jest ósmy, więc jak najbardziej te kwalifikacje zaliczam do nieudanych. Chociaż patrząc na to, jakie są straty między kierowcami, no to nie ma tragedii, no bo w Belgii ja straciłem 0,4 do Piotra Stachulca, a byłem na P2. Więc po prostu tutaj wszyscy kierowcy są mega mocni. Jest wielki ścisk między kierowcami. No ja nie złożyłem okrążenia. Piotrek Stachulec w sumie też, bo jest dopiero na P3. On tylko o 0,2 szybciej pojechał ode mnie, więc myślę, że Piotrek Stachulec też był niezadowolony. No ale jednak pozycję ma lepszą. Tomek Poradzisz startuje z pole position, ja startuję z P7. No i widzowie, jaka strategia na wyścig? Softy, no tutaj startujemy na softach. No i potem zjazd na medy. Tutaj zużycie opon jest bardzo niskie ze względu na to, że to jest tor, na którym są głównie proste odcinki. Nie ma takich szybkich zakrętów, więc te opony nie mają gdzie się zużywać. Więc strategia prosta, jeden pit stop, softy, medy. No i będziemy mieć start do rundy siódmej w Polish F1 Series. No i musimy minimalizować straty, które ponieśliśmy w kwalifikacjach. No i powyprzedzać kierowców przed nami. Zobaczymy, jaki zysk tutaj zrobimy. Jak widzicie, no start nie był idealny. Nie zyskaliśmy nic. Na szczęście nie tracimy też nic, no bo tutaj Kęsy nie wyprzedza nas. Ci kierowcy z przodu tam nawet nam odjechali. Szymon Wiatr tam widzicie po zewnętrznej zaczyna go lagować też jakiś dziwny sposób. Ma problemy z internetem, ale też ma problemy z bolidem ze względu na to, że ma uszkodzone przednie skrzydło po kontakcie z Tomkiem Poradziszem w T1. No i teraz tutaj jedziemy za
Szymonem Wiatrem. Próbujemy go wyprzedzić jak najszybciej, bo nie chcemy tracić czasu za kierowcą, który ma uszkodzone przednie skrzydło i teraz po wyjściu z Lecmo, jak widzicie, bez problemu wyprzedziliśmy Szymona Wiatra. No trochę pechowo tutaj się ułożyło dla kierowcy Ferrari, no ale nie możemy tracić dystansu do tej pierwszej piątki przed nami. Musimy za nimi jechać, jeśli chcemy tutaj liczyć się w walkę o zwycięstwo. No i Szymon Wiatr na tym okrążeniu prawdopodobnie będzie zjeżdżał do alei serwisowej. My zaraz kończymy pierwsze okrążenie, wchodzimy w parabolikę na tym pierwszym okrążeniu. Ciężko po prostu jest wyczuć, jaka jest przyczepność ze względu na to, że no bolid jest o wiele cięższy. No i teraz kończymy pierwsze okrążenie, no i będziemy czyhać tutaj. Zobaczymy, kiedy Kacper Zabagło tutaj no, będzie w opałach. No postaramy się go naciskać w najbliższych okrążeniach, no bo nie chcemy tutaj kończyć tego wyścigu na szóstym miejscu. Przechodzimy do następnego okrążenia. Kacper Zabagło nawet uciekł ode mnie, a Kacper Zabagło tutaj właśnie będzie próbował atakować Wojtka Bobrowicza, który przestrzelił troszeczkę pierwszy zakręt, co dało przewagę Kacprowi lepszego wyjścia z T2. No i teraz oni walczą bok w bok do kolejnej szykany, do mocnego hamowania i ja teraz czekam sobie spokojnie za nimi, tutaj czekam. No jak widzicie, troszeczkę mnie zszokowali, za wcześnie zahamowali i przez to no musiałem zjeżdżać na wewnętrzną stronę. Kompletnie tego nie planowałem, żeby tutaj atakować Kacpra Zabagło do tej szykany. Dlatego przez to, że oni tak wcześnie zahamowali, ja tego się nie spodziewałem, no i uciekałem do lewej strony, żeby ominąć Kacpra Zabagło i niestety najechałem na tego garba. Przechodzimy do kolejnego okrążenia, znowu będziemy atakować Wojtka Bobrowicza. Kacper Zabagło już go wyprzedza i ja chcę korzystać na tym, że Kacper go wyprzedził i Bobrowicz nie ma DRS-u. Hamujemy do T1, no i niestety tutaj od zewnętrznej jest Wojtek Bobrowicz, chociaż teraz to my będziemy mieć lepsze wyjście. Nie mamy jednak lepszego wyjścia, mimo tego, że byliśmy od zewnętrznej. Wojtek Bobrowicz obronił się po wyjściu, no ale teraz jeszcze go atakujemy na dojeździe do kolejnej szykany. Teraz to my mamy wewnętrzną, opóźnimy hamowanie, ale Wojtek Bobrowicz też bardzo ładnie opóźnił hamowanie. No i teraz próbuję na wyjściu, mam lepszą trakcję na wyjściu, no i dzięki temu wchodzę na wewnętrzną do Lesmo, opóźniam hamowanie, no i udaje się wyjść przed Wojtka Bobrowicza, no ale jak widzicie, strata do Kacpra Zabagło troszeczkę się powiększyła, no i jeszcze na nieszczęście złapałem ostrzeżenie za wyjazd szeroki poza tor. To jest moje pierwsze ostrzeżenie. No i teraz muszę gonić Kacpra Zabagło na następnym okrążeniu. Kacper troszeczkę nawet odjechał mi, no i w tym momencie wyjeżdża samochód bezpieczeństwa, bo doszło do jakiejś kolizji. Tam widzę, że Red Bull stoi po wyjściu z Lesmo. I to jest świetna informacja, ponieważ wyładowałem się kompletnie z Ersu, walcząc z Wojtkiem Bobrowiczem. Miałem stratę do Kacpra Zabagło i do liderów, więc w tym momencie ta cała strata do liderów się niweluje. Zjeżdżamy do alei serwisowej. Wszyscy zjeżdżają do alei serwisowej. Wszyscy, którzy mieli softy. No i zakładamy medy, zostało 22 okrążenia do końca i na tych medach spokojnie dojedziemy do końca. Tak jak już wspominałem, ten tor bardzo łagodnie obchodzi się z oponami, więc nie ma co się martwić o zużycie opon, nie ma co się martwić o dojazd do końca na tych oponach. No i tak jak już mówiłem, dzięki temu, że wyjechał samochód bezpieczeństwa, ta cała strata do liderów się niweluje, no i będziemy mieć teraz restart. No i teraz, jak widzicie, ta cała stawka jest mega ściśnięta. Tylko dwie osoby nie zjechały do alei serwisowej i te dwie osoby prowadzą, one są na medach od startu, więc trzeba będzie ich wyprzedzić jak najszybciej. Już mamy restart, wykorzystałem fantastycznie ten moment, kiedy wcisnąć gaz. No i jak widzicie, zrównałem się teraz z Zabagło, ale w sumie nie mam gdzie teraz tutaj jechać, nie mam luki, żeby się zmieścić, żeby opóźnić hamowanie, więc musiałem odpuścić. Chociaż teraz od zewnętrznej znalazłem lukę. No i teraz jest kluczowe, żeby mieć fantastyczne wyjście. Jak widzicie, troszeczkę uciekł mi tył, ale na szczęście Kacprowi jeszcze mocniej uciekł tył na wyjściu i zyskujemy pozycję na rzecz Kacpra Zabagło, więc przesuwamy się wirtualnie na P5, no bo jeszcze dwóch kierowców przed nami nie zjechało. I teraz Kuba Rzeszów najeżdża na tego garba, destabilizuje jego bolid na wyjściu, no i chcę skorzystać z tego. Wchodzę po wewnętrznej tutaj do Lesmo, chcę opóźnić hamowanie, tak żeby tutaj przypadkiem nie wypchnąć Rzeszuta. No i niestety Rzeszut miał o wiele większą trakcję na wyjściu z pierwszego Lesmo. No i niestety nie udało się wyprzedzić Kubę Rzeszuta, nie dałem rady wykorzystać tego jego zawahania.
No i będziemy teraz próbować tutaj za Kubą Rzeszutem jakoś jechać, bo on zaraz będzie musiał wyprzedzać Kamacia, no i niestety łapię już drugiego warninga, więc muszę od tego momentu się pilnować, a jeszcze jest sporo okrążeń do końca, więc niefortunna sytuacja, bardzo stresująca. No i teraz musimy jak najszybciej wyprzedzić Bartka Kamacia, Rzeszut już będzie to robił teraz. Chociaż Rzeszut teraz, jak widzicie, świeci mu się lampka, to znaczy, że się wyładował z Ersu na tym okrążeniu i dzięki temu zyskałem troszkę prędkości nad Kubą Rzeszutem. Jak widzicie, no już jestem tutaj bardzo blisko niego, hamuję, próbuję opóźnić hamowanie, ale Kuba Rzeszut bardziej opóźni hamowanie. No i na jego szczęście wyszedł przede mnie, ale też udało mi się wyprzedzić Kamacia i Bajbak tutaj został wypchnięty poza tor kompletnie z pierwszego miejsca i chcę to wykorzystać teraz. Kuba Rzeszut już go wyprzedził oczywiście bez problemu. No i teraz opóźniamy hamowanie do T2, no ale Bajbak kompletnie opóźnił hamowanie, zapomniał zahamować, no i przestrzelił szykanę. No i wychodzimy na P4, już teraz jesteśmy fizycznie na P4. Po starcie z P7, no i teraz nie możemy tracić dystansu do Kuby Rzeszuta, który jest za Tomkiem Poradziszem i Piotkiem Stachulcem, którym prowadzi wyścig, więc mamy na wyciągnięcie ręki liderów tego wyścigu. Przechodzimy do okrążenia numer 17 i do tego okrążenia, no, prawie nic się nie działo. Wszyscy jechali po prostu w tym pociągu DRS. No i na tym okrążeniu stwierdziłem, że zabiorę się za Kubę Rzeszuta, że będę się już brał za Kubę Rzeszuta na tych okrążeniach 17-18. Kacper Zabagło jechał za mną z Wojtkiem Bobrowiczem. Jak widzicie, no dużo kierowców w sumie za nami jechało. Jestem pociąg DRS na tym torze, to jest w sumie norma. No jak widzicie, jestem blisko Kuby Rzeszuta, bo na tym następnym okrążeniu, na początku następnego okrążenia, będę próbował wyprzedzać Kubę Rzeszuta. No i właśnie to robię, używam dużo ERS-u, łapię się w cień aerodynamiczny, odpalam DRS, no i teraz wychodzę z tego cienia, no i mam od wewnętrznej zakręt, no i teraz mogę opóźnić hamowanie, no bo przede mną jest Piotrek Stachulec, który blokuje Rzeszuta, no i na szczęście, jak widzicie, opóźniłem wystarczająco hamowanie, zablokowałem kompletnie wejście w szykanę, no i wychodzę przed Jakuba Rzeszuta, jestem na P3 na podium po starcie z P7, więc wygląda to dobrze. No i przechodzimy do okrążenia numer 26, no i przez te kolejne 10 okrążeń też nic się nie działo. Myślałem nad taktyką, jaką tutaj obiorę na te ostatnie okrążenia i jak widzicie, Piotrek Stachulec teraz wyszedł na prowadzenie i Tomek Poradzisz będzie go próbował wyprzedzać na ostatnim okrążeniu. Moja taktyka jest taka, że zostawię po prostu tą dwójkę sobie i zobaczę, będę obserwował, co będzie się działo. Ta dwójka, Piotrek Stachulec i Tomek Poradzisz, miała, no, bogatą przeszłość, jeśli chodzi o walki koło w koło. Wiele razy oni się wywozili poza tor, czasami nawet nie kończyli wyścigów, także zobaczmy, co się stanie między nami. To była moja taktyka, żeby ich zostawić sobie. No i jak widzicie, Tomek Poradzisz atakuje Piotrka Stachulca od wewnętrznej i dochodzi do kontaktu między nimi i chce to wykorzystać. Piotrek Stachulec ma fatalne wyjście z szykany, wykorzystuje to idealnie, no ale niestety troszeczkę straciłem dystansu do Tomka Poradzisza, troszeczkę byłem za daleko między nimi, ale jak widzicie, teraz cały czas jest tutaj walka do drugiej szykany. Piotrek Stachulec próbuje mnie wyprzedzać po zewnętrznej, ale ściął szykanę, więc powinien oddać pozycję, bo byłem definitywnie przed Piotkiem Stachulcem w momencie, kiedy wjeżdżaliśmy w szykanę, a Piotrek Stachulec postanowił po prostu ściąć szykanę, żeby obronić się przed moim atakiem, więc teraz jestem na P3. Kuba Rzeszut jest za mną, muszę też pilnować Kubę Rzeszuta, no prawdopodobnie nie wygramy tego wyścigu. Tomek Poradzisz tutaj to idealnie rozegrał na ostatnim okrążeniu. Byłem definitywnie za daleko, żeby cokolwiek tu zrobić. Jeszcze tutaj Kuba Rzeszut mnie dogania na końcu tego okrążenia, ale na szczęście to jest szybki zakręt, nie ma gdzie tu opóźnić hamowania. No i na szczęście obronię pozycję na rzecz kierowcy Williamsa. Dojeżdżamy na trzecim miejscu. Tomek Poradzisz wygrywa, Piotrek Stachulec dojeżdża drugi, ja jestem na trzecim miejscu. Ale złożyłem skargę na Piotka Stachulca za ten wyjazd poza tor, za obronę. Więc zobaczymy, jak sędziowie do tego podejdą. Myślę, że tutaj Piotrek Stachulec prawdopodobnie dostanie za to karę. Tu macie wyniki tego wyścigu, nieoficjalne oczywiście.
kończy na trzecim miejscu po starcie z P7, więc jestem oczywiście zadowolony z wyniku po tych nieudanych kwalifikacjach, no ale no, pewnie była ta szansa na zwycięstwo, gdybym troszeczkę bliżej był Tomka Poradzisza i Piotra Stachulca na ostatnim okrążeniu, no bo oni tam no mega się zwolnili na wyjściu z T2. A w taki sposób prezentuje się klasyfikacja generalna, jak teraz widzę, zaktualizowali wyniki i jednak skończyłem na drugim miejscu, bo strata się zmniejszyła do 22 punktów do Piotra Stachulca. Mam tych punktów 91, Piotrek Stachulec ma ich 113. Oczywiście strata do Tomka Poradzisza jest spora, bo to jest tych punktów aż 65, więc on ma prawie 3 wyścigi przewagi i będzie ciężko już pokonać Tomka Poradzisza w tych mistrzostwach, ale jak najbardziej tutaj jest walka z Piotrkiem Stachulcem o drugie miejsce. No i tutaj, żeby wam pokazać wyniki wyścigów, tak, kończę na drugim miejscu, tutaj macie dwójkę przy moim nazwisku, a Piotrek Stachulec kończy dopiero na szóstym miejscu, więc dostał karę 5 sekund za ten incydent i spadł aż na szóstym miejscu, bo tak była, aż tak mocno była ta stawka zbita pod koniec wyścigu, więc fortunnie tutaj dla mnie się to ułożyło. Także widzowie, dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, życzę wszystkim miłego dzionka, hej!